Halo, halo, hej, cześć, cześć, dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i gorąco i zapraszam dziś na gorące nowości i będą to gorące nowości absolutnie, bo jeszcze świeżutko z rąk kuriera wyrwane, nie no, żartuję, ale dopiero je odpakowałam, nie zaglądałam jeszcze do środka, pieczęć jest niezłamana, listy jeszcze nie otwarte, bibułka zasłaniająca wszystkie kosmetyki, no a kto i co dzisiaj wystąpił w roli głównej, więc myślę, że rozpoczniemy sobie od tej większej paczuszki, czyli Desi z najnowszą kolekcją z Marzeną Tarasiewicz, kontynuacja kolejnych Say Yes. Także moi drodzy, zapraszam, zapraszam, zapraszam. Więc na dowód mojej prawnomówności, proszę bardzo, zaklejone pieczęcie, bibułki zawinięte elegancko. Tutaj listy, listy są ważne. Dobrze, dziękuję. Makijaż to nie obowiązek, makijaż to przyjemność. A jak? Także zapraszam. Pióra. Może by sobie jakoś tutaj je zamontować i doczepić. Myślę, że one by tutaj stanowiły bardzo fajny element z rzeczy ważnych. Tak sobie myślałam, żeby, i nawet wyszłam w nim, założyć taki magentowy, różowy sweterek, ale później tak mówię, no bo też ten kolor magenty się tutaj przewija w kolorystyce palety, ale wam jeszcze tutaj za dużo nie powiem, bo oglądałam live'a Marzeny. No i tak mówię, tu magenta by była, tu magenta, tutaj wszędzie, te piórka magentowe również, więc mówię, chyba za dużo, chociaż... Magenta to był kolor roku 2023, który już jakby nie patrzeć trochę nam ucieka, ale dobra, uznałam, że jednak pozostanę w takiej normalności. Do brzegu, moi drodzy, zapraszam, 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 więc tutaj piórka i bibułki na bok, paletka. Przekazujemy w Twoje ręce zaskakującą, intrygującą paletę Temptation. Jej wnętrze skrywa 7 mocno napigmentowanych matowych odcieni, które zostały połączone 3 diamentowymi błyskami oraz jednym niezwykle iskrzącym toperem. Dobór cieni nie jest przypadkowy, zostały skomponowane tak, aby łatwo się blendowały oraz łączyły ze sobą. Ta niezwykła kompozycja pozwoli Ci stworzyć zarówno makijaż dzienny, jak i wieczorowy, odzwierciedlający Ciebie i Twoje emocje. Daj się ponieść pokusie i stwórz look przy użyciu palety cieni Temptation. Dobra, mamy tutaj 3 błyszczyki, ja to wiem, bo oglądałam live'a, także już, moi drodzy, za chwilę rozpakowuję, tylko tu uprzątnę wypełnienie, jakże piękne różowe. Na samym jeszcze tutaj wstępie gratuluję, chociaż również Marzenie gratulowałam osobiście przez telefon, ale liczy się jako osobiście, nieprawdaż? No i dobra, to jak mówiłam, jest zafoliowana, więc zabezpieczenie... Bardzo dobre, pensetą sobie tutaj poradziłam. O. No i dobra, wy jesteście pierwsi, ja jeszcze nie zaglądam na żywo, także zapraszam, chodźcie. Tym, 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 tym. Trym. Folijka zabezpieczająca. No i chodźcie. Ściemnię ekran. O, tak żeby było lepiej widać kolorystykę. No i jak się podoba, proszę od razu dać znać, co sądzicie. No to połączenie tej zieleni z takim bordem, magentą. I teraz pora na mnie, ja zerkam, ja zerkam. Na razie się nie odciemniam, zostawiam w tej wersji. Sensual, flirt, gossip, no, no, no. Jaki ładny ten chyba toper, spicy, skandal, obsession, innocent. No dobrze, sexy flexi. Tutaj pozostawiam, kładę na bok. Będę się patrzeć, inspirować i zaglądać, na co bym tutaj miała ochotę. Ale myślę, że ta magenta, która za mną chodziła, to dzisiaj absolutnie będzie w roli głównej. No i słuchajcie, błyszczyki. Błyszczyki sobie tutaj zesłoczujemy i pokażę je na samym końcu, jak przejdziemy do ust, ale teraz tak szybciutko, żebyście zobaczyli, o ten fajny taki zgaszony, w ogóle takie jesieniarskie kolory, zarówno też paleta. Proszę zerknąć, proszę zerknąć.
Proszę zerknąć. W ogóle, jeżeli chodzi o deski, to też ta dbałość o te opakowania, że one są za każdym razem takie same, ładne, eleganckie, to też tutaj sprzyja oku i używalności, użytkowości. Także się chce to wrzucić do torebki i malować. Drodzy, deski z marzeną na razie idzie na bok, a tutaj chcę Wam pokazać, też nie otwierałam. Nowe produkty od Affect. Widziałam na Instagramie, że Affect tutaj zrobił cienie w musie, także jestem ich mega ciekawa, bo iskrzące były fenomenalnie. No i jest to paczuszka z miłością i jest to również paczuszka, która ma super supełek, którego nie mogę rozplątać, ale może również przy pomocy pensety łatwiej mi to pójdzie. O, dobrze, poszło. Poszło, poszło, poszło. Tym. List. Kolekcja cieni w musie Iconic Muse. Odkryj magię cieni w musie o oszałamiającym, błyszczącym wykończeniu i zostań ikoną piękna. Słuchajcie, no to jest od razu podana cena, także wszystko Wam opowiem. Kolekcja cieni w musie to 5 kolorów, cena 45 zł, gramatura 5 gram, ale co do tych pięknych, błyszczących, przejdziemy sobie przy makijażu oka. Także, moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was bardzo serdecznie, gorąco na dzisiejszy odcinek. Będzie błyszcząco, będzie glamour, będzie sexy flexi, także jeżeli się nie możecie doczekać, tak jak ja, to lecimy, zapraszam. Zapraszam bliżej. Dobra, i słuchajcie, lecimy. Biorę jako bazę pod cienie kamuflaż z Glam Shopu, nanoszę pod sam łuk brwiowy, tak naprawdę tutaj na bogato powieka, nadmiar ściągam innym czystym, puchatym pędzelkiem. Również na dolną powiekę, bo myślę, że od niej sobie rozpocznę dzisiejszą przygodę. No i dobra. Dobra, może w sumie drugie oko bym zrobiła i robiłabym tak symetrycznie. I zanim nałożę cienie na powieki, to przyjdę do Was z błyskami, jak one się prezentują. Więc tak, 3 to takie określałabym liczne, biżuteryjne, tak, na bogato. I 1 jest toperem. Tak to się prezentuje. Są to kolory dopełniające maty. I zapraszam. Czy ostrość jest na pewno z nami? Teraz jeszcze ściemnię ekran. No i toper. Taki na, określiłabym, przeźroczystej, półprzeźroczystej bazie. Tylko i wyłącznie drobinki są tutaj widoczne. No i tak się prezentują błyski. Dobra, przestaję machać łapą. I makijaż rozpoczynam od koloru Obsession. Tutaj takiego ciepłego brązu i nim zaznaczam, uwaga, 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 linię wodną plus wbijam się dość mocno i blisko w linię rzęs. Wcześniej zwilżyłam delikatnie pędzelek tonikiem. O, tak to oto się prezentuje. Skośny pędzelek. Wyciągam ku górze. Biorę pędzelek kulkowy. Rozcieram. Myślałam sobie tak na początku, żeby odtworzyć makijaż Marzeny, który robiła na live, bo ona tutaj rozpoczynała od tej zieleni i łączyła z tym takim starym złotem na dżencie i później już wyszłam z live'a i tutaj któryś z tych złotych odcieni. A sobie mówię, nie, no mam ochotę na tą magentę, więc idę w nią.
Dobra. To psik w tle, to był zapaszek w tle. Więc tak to oto. Wyciągam, wyciągam. Wracam pędzelkiem w stronę nosa. Na bardziej puchaty pędzel i rozcieram zewnętrzny kącik. Cały czas tym samym kolorkiem. Teraz biorę kolorek Sensual, czyli taki brzoskwiniowy. I nim rozdmucham tutaj granice, załamanie. No i gadam o tej magencie, gadam, a jeszcze tutaj mi nie wjechała, także jest teraz czas i pora. Kolor Crush, czyli takie głębokie bordo, ale takie buraczkowe. Ładne. No i wbijam w zewnętrzny kącik, tutaj kierując bliżej nosa. I zaznaczając również tutaj, mieszam z załamaniem, z wcześniejszymi odcieniami. Wszystko mi się ładnie łączy. Zrobiłam drugie oko i tutaj cieniem wykonałam lekką kreseczkę. I również zrobię to na tym tutaj oku, bo chcę powoli sprzątać, aby ten zewnętrzny kącik ładnie wyciągnąć. No i cieniem bordowym, magentowym Crush. Przepraszam, bo jadę i mam jeszcze pomiędzy zębami. Jakbym chciała przedłużyć linię wodną. Ostrość jest? Zapraszam. O! Widać? Widać, co? Kreseczka. Wracam. Na razie zostawiam. Sięgam teraz po taki pięk waniliowy i przeblenduję tutaj granice. Oczyszczę. Jeszcze jak będę nakładała podkład, to tutaj delikatnie to oczyszczę, przeczyszczę, ale słuchajcie, na razie robimy pauzę, znaczy nie robimy pauzy w nagrywaniu, tylko robimy pauzę z Desi, bo chciałabym tutaj przejść do afektowych błysków. A co do samych błysków? Cienie w musie to spektakularny, wielowymiarowy efekt. Pozwolą podkreślić piękno Twoich oczu, bez względu na to, czy szukasz delikatnego błysku codziennego makijażu, czy chcesz stworzyć efektowny wieczorowy look. Konsystencja musu sprawia, że aplikacja jest niezwykle łatwa i przyjemna. Możesz używać pędzla lub aplikować opuszkami palców. Dzięki temu stworzenie wymarzonego makijażu stanie się dziecinnie proste. Proste, jakże fantastyczne. Innowacyjna, wegańska formuła oparta na wodzie pozwala używać ich na kilka sposobów. Samodzielnie, tworząc lekki, wielowymiarowy błysk idealny na co dzień, w połączeniu z innymi cieniami jako baza kolorystyczna i rozświetlająca pod rozbudowany makijaż oka, do wykończenia makijażu, dodając mu jeszcze większego blasku. Dłużonej trwałości możesz eksperymentować, tworząc wyjątkowe makijaże, które utrzymają się nieskazitelnie przez wiele godzin. Odcienie lekkie, modne, które pokocha każdy wizażysta i amator makijażu. Czyż nie brzmi to dobrze? Także moi drodzy, zapraszam. Kolorek numer jeden jest to najbardziej jednolity odcień, subtelna perła w odcieniu eleganckiego bladego różu. Więc ja Wam tutaj nawet nie będę musiała opowiadać o kolorach, bo te kolory tutaj już są przez afekt pięknie opisane. Także tak się prezentuje kolor numer jeden i będę swatche robić na łapce. No konsystencja tak, faktycznie taka galaretkowato-musowa. I jest to taka miałka perła. Tutaj Wam zrobię może w ten sposób, żeby mi ręki starczyło.
Pod palcem naprawdę ciekawie, bardzo przyjemnie. Nie ma uczucia ściągnięcia, przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak one będą się tutaj nam trzymały i zastygały. Ok. Jest to bardziej, powiedziałabym, błysk i blask niż widoczna drobina. Taka, no, uściślimy to sobie taki brokacik, ale tak jak wiemy, albo jak nie wiecie, to ja wam powiem. Zazwyczaj w tego typu produktach do oczu czy przy ustach nie używa się brokatu. Brokat jest ciętą, twardą folią. Są to po prostu drobiny różnej gradacji, mniejsze, większe, a te, które wydają się na te większe, znaczy nie wydają, są, wydają się jako brokat, są po prostu większymi gradacjami, drobinami. Ale chyba też już o tym mówiłam, wspominałam, także tak. Dobrze, moi drodzy, nie zwalniamy tempa, lecimy dalej. Kolor numer 2, spektakularny błysk. Formulec ze srebrnymi i białymi drobinkami Sparkle. Najbardziej transparentny odcień. Czy... tu widać drobinę. Ładnie. Ładnie, ładnie. Już robię swatcha. Ostrość. Jest bardzo obok. Nawet za bardzo obok. Czekajcie, zrobię jeszcze raz. Bo mi na tamtej łapie niewygodnie. Więc przejdziemy jednak do tej standardowej. Tylko przez to, że wcześniej robiłam odcienie pigmentów. Już ścierałam rękę, ale ona jest taka lekko przybrudzona. No ale proszę mi to wybaczyć. Myślę, że po prostu będzie to lepiej widoczne. Więc to jest kolor numer 2, który przed chwilą nakładałam. I zaraz wam zrobię jedyneczkę do porównania. Naprawdę bardzo ładny, bardzo ładny, bardzo. I faktycznie tutaj ta drobina jest widoczna w porównaniu do jedynki, która jest taka bardziej perlista. Ale przepiękny ta... No nie mogę się doczekać, coś tu się wydarzy dalej. Ekstra, bardzo, w ogóle fajny pomysł, jaram się, podoba mi się to, podoba. Ale wiecie, ja jestem sroka, lubię. Kolor numer 3. Formuła Sparkle z zatopionymi drobinkami w odcieniu jasnego złota w transparentnej podstawie. W ogóle przepiękne opisy, lubię, jaram się. Jest to bardzo jasne złoto, delikatne złoto. Proszę tutaj zerknąć. Piękne. Oh yeah. Chodźcie. Ostrość. Chyba po prostu kamera nie ogarnia tego błysku. Okejka, kolor numer 4. I teraz tak, wielowymiarowy półkryjący odcień z drobinami w odcieniu różu i brzoskwini i srebra. Nie wiem, czy Cię kocham najbardziej, ale też wygląda ciekawie. Myślę, że jakby kolorystyka jest dość zbliżona, podobna w tym złoto, beżo, srebro, różu, tylko właśnie odróżnia się drobiną strukturą, no i tym odcieniem. Jest to kolor, który określiłabym, tutaj proszę zerknąć, takim najbardziej cielistym, zlewającym się może, rzekłabym, z kolorem skóry. Również ładny, ale na przykład w opakowaniu nie wygląda tak spektakularnie jak kolor numer 3. Dobrze, mamy teraz piąteczkę. Wielowymiarowy odcień z blaskiem w kolorze miedzi, brzoskwini, złota. Cudowny na jesień, także cudownie. O, ładne to. Tutaj. Zabraknie mi ręki do ostatniego. O, tutaj ten. Teraz kolorek numer 5, czyli idealny na jesień. Odcienie złota oraz miedzi. Dobra. I słuchajcie, kolor numer 6. W formule Sparkle, ale z lekką bordową podstawą kryją się drobiny złote, srebrne, a nawet zielone. Najbardziej wymiarowy z całej kolekcji. No to chodź, pokaż się. O człowieku. Patrz. Patera. No. Dobry timing w ogóle w wydaniu, bo wiecie, teraz będą Andrzejki,
Sylwestry i takie tam. No robię tutaj na takim brzegu łapy, no ale no sorry, po prostu mi się nie zmieściło tutaj. Myślę, że jest to dobrze widoczne i proszę o to tutaj zerknąć. Kolor numer jeden wzbudził moje najmniejsze podniecenie. Kolor numer 2 i 3 jest bardzo ładny. Powiedziałabym tak, że kolor numer 2 jest dość zbliżony do odcienia numer 4. Dwójka jest jaśniejsza niż czwórka. Tutaj macie do porównania dwójka i czwórka. W ogóle ściemnię ekran, bo przy błyskach jest to dość istotne. Więc jeszcze raz. Tutaj mamy dwójeczkę, tutaj mamy czwóreczkę, więc dwójka charakteryzuje się tym, że jest to sparkle ze srebrnymi i białymi drobinami, najbardziej transparentny, więc taki określiłabym najbardziej uniwersalny, a czwórka wielowymiarowy półkryjący cień z drobinami róży, brzoskwini i srebra, czyli ten, który określiłam, że będzie taki najbardziej zbliżony do koloru skóry. Najbardziej. Jeżeli chodzi o kolor spektakularny, który zrobił takie wow, no to tutaj u mnie kolor numer 3 jest to glam, a ten, który również mocno podniecił, to jest kolor numer 6, czyli ten ostatni, najbardziej wielowymiarowy kolor. Ale jeszcze zerknijcie sobie w ten sposób, przy ściemnionym ekranie. Kolor numer 1, tutaj od zawiecznej, od kciuka. Kolor numer 2, kolor numer 3, czyli ten, który najbardziej mi się spodobał pod kątem wow. Tutaj 4, 5 i 6. No przepraszam, że tak ściśniłam, ale... O, no i słuchajcie, przecieram teraz, na razie dość delikatnie, bo tutaj jeszcze końcówka jest mokra, ale przecieram i cienie stoją w miejscu, siedzą w miejscu, także lecę na oko, jak to będzie wyglądało i prezentowało się. Odciemnię ekran, nie w tę stronę, chodźcie. No i cóż, i który ja tutaj bym wzięła kolorek? Myślę, że rozpocznę sobie od... wyrysowania początku kolorem numer 3. Bardzo ładne to jest. Naprawdę, drogi afekcie, jak ktoś będzie oglądał, proszę więcej kolorów, jest to super. Myślę, że ta jego sprzedaż będzie naprawdę fantastyczna. I jakbym chciała wyrysować Cat Chris. Jakie ładne. No jakie ładne. Piękny blink. Więc tutaj pozostawię ten. Na środek nałożę kolor numer 6, czyli ten najbardziej wielowymiarowy. Widać różnicę, też jak przekręcę głową. Mogłabym to zostawić w ten oto tutaj sposób, ale przechodzimy teraz do palety. No i na błyski. I teraz to będzie dawało takie fajne podbicie do tych błysków z paletki. Przepiękne to jest, absolutnie to jest przepiękne. No i teraz tak, myślę sobie, że nałożę tutaj ten taki idący lekko w bordo na środek, a tym toperem analogicznie rozświetlę początek. Także paluchem na środek powieki. Aplikuję ten błysk idący w bordo. Natomiast początek rozświetlę tym jasnym toperem. No tutaj ten cień też przepiękny. Jaram się i to bardzo mocno. Myślę, że od tego będzie można się uzależnić absolutnie. Wspólnie nałożymy sobie podkład, resztę makijażu zrobię już poza kamerą, żeby tutaj jak najbardziej skupić się na gwiazdach dzisiejszego odcinka. Jeżeli chodzi o podkład, to dziś Jelly Papą Oui 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 będzie Dior Forever Skin Glow. Mam go w kolorze chyba... Czekajcie. 1,5, tak, 1,5N.
I słuchajcie, też ostatnio Wam mówiłam, że chcę robić częściej testy, żeby były częściej filmy. Ale zauważyłam, i tutaj jest nagana palcem, że rzadziej oglądacie, jak jest częściej. Więc doszłam do wniosku, że po prostu wrócę do trybu wrzucania raz w tygodniu filmów. Zobaczymy, jak to później będzie dalej banglać. Ale chciałam się poskarżyć. Co to ma być? Co nudzi Wam się? Nie podoba Wam się? Albo może tutaj się znać, co zmienić? Czy więcej po prostu makijaży, czy jednak więcej testów, czy pomieszana forma. Wiecie, też jestem tutaj też, no głównie jestem tutaj dla Was, więc również mi zależy na tym, abyście byli jak najbardziej zadowoleni z tego kontentu. W ogóle jest to słowo, którego bardzo nie lubię. Jakoś tak mi się nie kojarzy dobrze, bo zawsze twierdzę, że tworzę z miłością, a kontent to jest taki, wiecie, na sztywno jak w... O nie, pobrudziłam biały sweterek! Na sztywno jak w korpo. Do korpo mi jest bardzo daleko. Także właśnie tak. Dobra, podkład nałożony. Pod oko tutaj nie podjeżdżam, gdyż tam wyląduje korektor. Ale to tak jak mówię, zrobię już resztę twarzy i górne rzęsy, czyli wytuszuję poza kamerą i wrócę do Was z dolną powieką. Dobrze, moi drodzy, jestem, powiem Wam nieskromnie, podoba mi się, ale jeszcze jest nieukończona dolna powieka, także lecimy. No i zostały nam błyszczyki z kolekcji, no i trochę wzmocnione konturowanie, ale dobra, to zaraz i za chwilę i za moment. Ale przejdźmy sobie do palety. Pamiętacie, na dolną powiekę nałożyłam ten oto tutaj ciepły cień, ciepły brąz. No i poszłabym w ten ciepły brąz, żeby może za dużo tej magenty tutaj nie było. Dobra, więc ponawiam tym kolorkiem. Pogłębiam to cieniowanie dolnej powieki. O, następnie wezmę mniejszy, no dobra, w sumie tak samo kulkę i przecieniuję tym kolorkiem. Są one dość zbliżone i tutaj takiej dużej różnicy nie widać. Ok, drugie oko. Cień dość fajnie się trzyma na linii wodnej. Nie poprawiałam. Więc tak to oto. I jeżeli chodzi o dolną powiekę, no to tutaj bym wjechała jednym z tych błysków i mam ochotę na kolor numer ostatni, czyli szósteczka. Nie, czy ten jesienny może weźmiemy, co? Bo szóstkę nakładałam na środek, więc idźmy w coś innego. Więc to jest piątka. I nałożę tak mniej więcej na środek. Pięknie. Ładny, bardzo ładny. Tu chyba dałam więcej, więc idźmy więcej. Dołóżmy. Ok, i wewnętrzny kącik rozświetlę kolorem numer 2, więc chyba wszystkie zostały użyte oprócz jedynki. Okejka. No i tak naprawdę zostało mi tylko i wyłącznie może tutaj jeszcze wytuszowanie dolnych rzęs, chociaż jak tak patrzę, to delikatnie, ale naprawdę bardzo subtelnie, tak wiem, w moich ustach to brzmi trochę nieprawdopodobnie, ale przyciemnię zewnętrzny kącik, tutaj tym oto kolorkiem, blisko linii rzęs. I rzekłabym, że jest to makijaż w stylu takim, jakim najbardziej lubię, czyli właśnie takie mocniej podkreślone oko. No wow, ładnie to wygląda, naprawdę ładnie to wygląda. Dobrze, troszeczkę wzmocnię kontur bronzerem. Też trzymałam się pudru satynowego, żeby ta skóra była taka mocniej rozświetlona.
bo podkład był lekko rozświetlający. Lekko, no, on lubi się świecić, błyszczeć. A idę, słuchajcie, dzisiaj później zbierać winogrona na działkę. Na przetwory sprzyjające jesieni, zimie i w sumie każdej miłej okazji. Hehe. Tak, dobrze. Róż. Razem już sobie tutaj nałożymy. Pięknie. Pąs. Bardzo mi się podoba. Naprawdę lubię to. Lubię ten makijaż. Podoba mi się. A tu jeszcze sobie tak troszeczkę oczyszczę. Tutaj również. A, dolne rzęsy wytuszuję za chwilę. Dobra, i moi drodzy, przejdziemy sobie do błyszczyków. Mamy w iście jesiennej kolorystyce kolor numer 108, 109, 110. I teraz tak. Kolor numer 108. Rozpoczniemy sobie od tego najmocniejszego, jak on się będzie tutaj prezentował. Zobaczcie, jakie pełne krycie. Trochę rzekłabym, że wygląda jak pomadka, która jest pomadką nawilżającą. A czy to jest na pewno błyszczyk? Serio? Wolałam opakowanie. A nie, tutaj mam opakowanie. I pachnie. Tak chyba kremowy, kryjący błyszczyk. Pachnie jagodą, słuchajcie. Kryjący kremowy lip gloss to kosmetyk, który łączy w sobie błyszczyk oraz pomadkę. No to wszystko się zgadza. Blask sprawia, że usta stają się optycznie większe, a pigmentacja pozwala na uzyskanie pożądanego, intensywnego koloru. Naturalne oleje arganowe, makadamia, awokado słonecznikowe pielęgnują, nawilżają, chronią usta, stanowią również bogactwo witaminy A, E z grupy B. Formułę uzupełnia masło shea oraz masło kakaowe, dbające o kondycję i jędrność ust. Także o tak, o. Nie będę ich dokładnie tutaj wypełniać, bo bardziej chodzi mi o to, żebyście zobaczyli, jak prezentuje się kolor. Dobra, już wypełnię. Ładny, soczysty, juicy. Kolor. Dobra, to może zrobię fotkę, czekajcie. Dobra, kolor 109. Taki róż, zgaszona czerwień. Ciekawy, ciekawy. I jak? Najdelikatniejszy, najjaśniejszy kolor 110. Brzoskwinkowy. W ogóle tak naprawdę powiedziałabym, że każdy dzisiaj pasuje do make-upu, nieprawdaż? Ale chyba mojemu sercu i ustom najbliżej do koloru numer 1, w sensie tego pierwszego, najciemniejszego. No i tak to oto prezentuje się dzisiejszy makijaż. Proszę dać znać, jak się podoba. Proszę dać znać, jak się podoba paleta, kolekcja Desi, marzeny, błyszczyki, w którym lepiej. Też jak Wam się podobają błyszczące cienie z afektów, cienie w musie. Co do samej palety, no to dzisiaj bazowałam głównie na tym magentowym oraz brązach. Mega jestem ciekawa, jak tutaj zaprezentuje się zielony w połączeniu tutaj z tym złotem, więc jeszcze tutaj na pewno do niej wrócę. Sama pigmentacja, czy budowanie, czy blendowanie, bardzo dobre, bezproblemowe cienie ze sobą współpracują, ładnie się ze sobą łączą, więc zastrzeżeń żadnych brak. Błyszczyki fajne pod kątem właśnie, że połączenie pomadki i błyszczyku, czyli z pełnym kryciem, również komfortowe na ustach. Mam nadzieję, że jak gadam, to nic mi się nie fafluni i nie ciągnie. No i też czuć to takie nawilżenie, natłuszczenie określiłabym i otulenie ust. Więc moi drodzy, tak to oto dzisiaj się prezentuję. Proszę dawać znać, jak Wam się podoba. Dziękuję za dziś. Do zobaczenia i do następnego. Buziak!